Także wydaje mi się, że pierwszy mój zarzut to jest, że jest to niedocenienie powrotu polityki. Po drugie, niedocenienie polityków. Może nasi politycy albo mają wizję, ale nie mają, powiedzmy, dostatecznie odpowiadających tym wizjom, zarysów tych polityk społecznych, albo z kolei klientelistycznie podwiązują się pod różne, chaotycznie szukają rozwiązań. Nasz rząd kupuje masowo, w tej chwili zdesperowany, projekty reform właśnie Vincent Young. Oczywiście potem je deformuje, bo w tych przetargach na przykład pomysł profesor Więckowski, który był świetnym pomysłem, ale przegrał Vincent Young w pierwszym podejściu, bo nie doceniono jego. Jest ruszenie od systemu ubezpieczeń, jest tym, co piąte przez dziesiąte zrozumiała pani minister i przynajmniej mówi pewnymi frazami. Ale oczywiście nigdy to już nie jest wprowadzanie całości. Nie umie się wykorzystywać wiedzy, ale dla mnie jednym z podstawowych problemów jest to, że może to zabrzmi dziwacznie, że polscy politycy, z małymi wyjątkami, dlatego ja osobiście wspieram Kaczyńskiego, bo ma ten walor, polscy politycy nie są w zasadzie, nie są intelektualistami. Nie mają potrzeby teoretyzowania na temat postkomunizmu. Czym jest? Jak to funkcjonuje? Mają to. Nie mają też oczywiście najczęściej woli. To drugi walor, powiedzmy Kaczyńskiego. Ale oczywiście, jeżeli się spojrzy na polityki proponowane, czy błędną zachowawczość i stawianie na tych, którzy się boją, a nie tych, których można porwać, żeby pójść do przodu. Zachowawczość, której nie ma Merkel, która przegra prawdopodobnie. Sarkozy przegra, który uciekł do przodu w sprawie islamu, uciekł od tej córki Le Pena, nie żeby, tak jak w poprzednich wyborach, żeby w jakimś sensie robić umizgi także do tych, którzy nie chcą imigrantów, tylko poszedł do przodu, żeby pomóc w stworzeniu w tej północnej Afryce sytuacji, w której będzie się chciało tam zostawać, a nie emigrować. Także przegrają, ale próbowali. U nas jest ta luka, nawet ci, którzy próbują, mówią o łączeniu wolności i sprawiedliwości, w sferze uprawiania polityki stają się ofiarami pewnej socjotechniki przeniesionej jeszcze z czasów komunizmu. To znaczy, że konflikt stabilizuje, jeżeli jest dostatecznie spolaryzowana sytuacja, bo koszt przejścia na drugą stronę jest dla większości rozsądnych ludzi wydaje się za wysoki.